Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Zemcio. Gramy sobie dzisiaj szybkie podejście Apollyonem. Zresztą powtarzam po raz siódmy raz dzisiaj. Świetnie, po prostu się z tym czuję. Curse of Darkness, na dzień dobry, jej przeciwnik. Bombę rzuć dobrze. Kurde, liczyłem, że rzucisz mi z tamtą stronę, bo... Ty, porąbało cię. Dawaj, dawaj, chodź, chodź, chodź. Bomba, 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 bomba. Dobra, restart bomb. Żyjemy jej tu. Jest kolejna bombka, dawaj. Serca, na razie nie chcę. Tu dużo przeciwników, no trochę lipa z tego wyszła. Tych muszek, no to są bardzo łatwe. Jezus Maria, prawie wdepłem to ognisko. Dobra, stąd nic nie chcę, muszę zapamiętać, że jest tu soul hard dla mnie. Ciągnę sobie cię, bo czemu by nie? Jakbym potrzebował. I bym potrzebował, czekajcie, czy ja to mogę tak fajnie zrobić? Żeby tam tą bombę dojść. Dobra, jest troll bomby, świetnie. Dawaj mi to, to mi może przypadkiem uratować dupkę, że tak to ujmę. To też chcę. Dobra, kolejna troll bomba mi poleciała, monetka. I piguje amnezja. No nie boli nas to aż tak. O Jezus Maria. Co za bezsensowny pokój. Zabraliśmy sobie szansę na Devil Room? Nie, nie, tu jeszcze nie było Devil Room. To jest pierwsze podejście przecież. Już się mylę, bo już tyle tych podejść miałem naprawdę dzisiaj, że to już jest straszne. Dobra, co tu jest? Wydajesz mi się lepszy od tamtego przedmiotu. Ciekawe dlaczego. No dlatego, że jeszcze nie razu mi się na żadnym podejściu on nie sprawdził. I też nie za bardzo go wiemy kiedy używać, więc no. Dobra, tu nic nie ma. Do sklepu no nie chcemy wchodzić na razie. U góry byliśmy? Byliśmy. Bomba nasza leżała. Solar to sobie już wezmę na razie czego. Tu na lewo... Easy, tylko ciebie na razie zostawię. Teraz się ciebie pozbędziemy. Dobra, dziękuję. Kolejny klucz. To sobie przedmiocik aktywny zostawiam sobie na bossa, bo nam się fest mocno przyda. A żeby bił w nich cały czas po prostu. Fajnie było mieć dwa ładunki, byśmy mogli używać ich dwukrotnie na bossach. Na boss rusha byłby dobry, to trzeba przyznać. Jeśli chcę zrobić boss rusha, to jest idealny przedmiot dla mnie. Co cztery fale on się naładuje, a jeszcze jakbym miał może habit. Postaw to tam. Trochę źle stoi, ale... Zawsze coś tam zada dipsów. Może te pająki powybija przypadkowo. Albo to, co ten kolega nam tutaj spawnuje cały czas. Dawaj, skacz tu. Zniszcz to. Kończ tych spawni, dziomków, tylko zniszcz. Dobra, nie rób tych pająków, halo. Familię powiększasz, tak? Familię się powiększa. Cwaniaczku, ty jeden. Dawaj go. Dobra. No to sprinkler robi robotę. Damage od shot speed up, super. Dobry damage up na piątkę, okej. Okay. Jest mega w takim wypadku. Byliśmy w treasure roomie, mamy wszystko. Więc lecimy dalej. Zostawiliśmy rozszkolony przedmiot, więc teraz mam już normalne podejście. Nic z tym niestety nie umiem. Nie umiem nic z tym dobrze wciągnąć, żeby nam to fajnie pomogło. Damage up. Nam robotę zrobi i tak. Dobra, szybko się ciebie pozbędziemy. Na plecach. Ała, na plecach nam zespełniłeś tego, co strzela. Jeszcze mnie te grubaski tutaj przepychają cały czas. Dobra, z tobą powinno pójść w miarę łatwo. Z wami też. Tylko nie podejdźcie do mnie zbytnio. Jesteś niebieski, więc ty chyba strzelasz na niebiesko tymi dookoła, tak? Nie. Ja ich nie rozróżniam. Poważnie. Nie rozróżniam już ich. Chcę. A dwie ostatnie monetki wpłacimy. Bardzo mało mamy wpłacone do tej maszyny, więc... Na gridzie mam nawet więcej. Niż tutaj. To jest dziwne. Na grid moda, no w sumie już na każdej postaci mam zrobionego. Poza... Lostem chyba? No to dokładnie. Chyba tylko Lost jeszcze nie zrobił grid moda. Nie ma co się dziwić. No bez Holy Mental to ja się w to nawet nie pakuję na nim. Holy Mental już mogę, bo wtedy mogę dostać raz obrażenia na tam wszystkie fale. To jest dosyć słabe, ale no. Dobra, ty sobie umrzyj. Ty też. Spawna Beggar, okej. Bierzemy to ze sobą.
Easy. Easy. Uhu. Dawaj to. Uhu. Podejście wygrane. Oj, ja. Dobra. Robimy to. Jest. Easy clap po prostu. Easy clap. No, lepiej nam się nie mogło trafić. Tylko tircy bym poprawił, bo widzę, że mam dosyć słabiutkie. Ale tak, to no... No, podejście wygrane po prostu. Lecimy teraz szybciorkiem w takim wypadku. Zdążymy sobie zrobić boss rush. No, zapomniałem, że to nam zostawia otwarte przejście przecież. I mi się tam wdepło, nie mogłem po ścianę sobie przecież podejść. Dobra. Tak, czekajcie. Tak, boss rush, matka. Damy radę. Devil Roomy? Nie, w takim wypadku mogę iść pod Angel Roomy. I spróbować nawet Mega Sztana z takim przedmiotem jak to. Użyj. Czym będziesz bił? Jakie słodkie. Ile to będzie obrażeń zadawać w niego? Przypuszczam, że bardzo dużo. Hell Chapik? Nie, dopóki nie wezmę Devil Dealów. Horror of Babylon. Don't worry if you kill enemy in the old... They are market. Powiem wam tak, no dwa całkiem fajne przedmioty, ale czy ja je na pewno chcę? Wydaje mi się, że nie, że lepiej jak pójdę i spróbuję tego Mega Szatana jeszcze ogarnąć na dzisiejszym podejściu. Więc nie biorę was. Mamy dobry przedmiot, bierzemy HP upa i lecimy na następne pięterko. Teraz to po prostu siedzi, no... Jak to przegramy, to jest totalna lipa. Ale raz na 6 podejście musi trafić dobre podejście, prawda? Dobra, teraz tak. Tears Up by mi się przydał, to jest na pewno. Bo bez Tears Upa będzie trochę krucho, bo mamy... Za wolno bijemy po prostu z tego. Za wolno. Przez co mamy bardzo fajny przedmiot, ale bardzo dbanie Tearsy mamy. Dobra, to nic. Was się pozbędę na raz? Tak. Albo i nie. Tak puszczę takiego małego, to tak, ale w normalnym nie. To trochę lipa jest. Dobra, serduszko, czy ja je chcę? Nie. Gra mi mówi, że nie chce serduszka. Dobra, teraz ty. Dobranoc. Kolejna bomba, idziemy tutaj na prawo. Szybkie czyszczenie pokoju. No dobra, już nie takie szybkie, no bo nie mamy tych tearsów właśnie, ale... I tak mega fajnie leci. Umrzyj sobie, umrzyj sobie. O, już ty najgorszy. Prawie bym dostał jeszcze. Naprawdę mamy za małe tearsy z tego. Bo nam brakuje po prostu obrażeń. Które moglibyśmy zadawać. Dobranoc wam. Dobra, nie żyjesz. Idziemy na prawo. Na prawo pewnie będzie walka z bossem, prawda? Na 100%. No właśnie. Walka z bossem. Jeszcze na walkę z bossem nie chcemy, bo jeszcze nie byliśmy w treasure roomie. Nie może być treasure room. Pewnie gdzieś u góry. Na pewno. Na 100%. Dobra. Ciebie już mamy. Tego też się pozbędziemy szybciutko. Kolejny klucz. Super. Będziemy mieli już klucze na katedrę. Bo my chcemy iść na katedrę, prawda? Tak, na katedrę. Oszczędzamy klucze w miarę. Chyba, że sklep nam się jakiś fajny trafi. Nie wiem, ile mam serc. To jest problem. Nie znam swojej ilości serc. Święta idą. Święta idą. Czy to też działa na tym? Chyba nie, prawda? Bo to strzela w jednym kierunku. Chyba, że może wtedy wystrzelić w jednym punkcie 4. Tego nie wiem, ale dobra. Mamy to, co chcieliśmy mieć. Przejdziemy na walkę z bossem. Na bosie odpalamy od razu nasz przedmiocik i on pewnie go może nawet zabić. Pip. Masz. O Jezu, ty masz crossfire. Ty masz crossfire, o Jesus. O, co ty tu robisz? To przecież to jest chore, co ty puszczasz, ziomuś. Ho, ho, ho. To jest chore. Znowu nam się trafił Devil Room, ale znowu nic, co byśmy chcieli.
Mutno trochę. I na następne piętro. Ale co tu się stało z tym familiarem? O Jezus Maria, nie wiedziałem, że tak działa. Dostalibyśmy jeszcze jakiegoś triple shota, to on wali z miejsca na całą planszę po prostu. Ja chcę tego boss rusha robić z tym. Z tym przedmiotem chcę go robić. Oj tak, na pewno. Dobra, lecimy tu. Szybko wyczyścimy. Dobrze. Jeszcze ciebie. No mówię, tears up jakiś by nam się przydał, bo krucho na razie to wygląda. Dawaj to. Umrzyj, umrzyj. Dziękuję. Miałem już strach, że nie umrzę na czas. A zespełniłeś mi kolejnego. Dobra, na walki tam nie możemy iść. Nie przeszkadza mi to jakoś tak bardzo. Wdepłem w kupcie. Dobra, no jest to takie podejście, że już jest po prostu śmieszkowe, że jak ja to przegram. Powstrzymam się na chwilę od śmieszków. Bo takie pokoje nam daje, że... Śmieszki śmieszkami, ale ja tu zaraz zginę. Nie da się trafić. O, jak taka fajna malutka poleciała, to idealnie go przycięło. Sklep, jo. Nie dałeś rady na... Nie, to nie jest sklep. Nie ryzykuję. Mamy za mało kluczy, żeby się sobie pozwalać na takie rzeczy. Zemcio! Tracisz głupio serca i zjeżdżasz z tego twojego fotela. Jak ja mam tutaj usiąść, żeby z niego nie zjechać? Naprawdę, to jest... Sobie to pytanie zadaję cały czas. I teraz na przykład siedzę wyżej od mikrofonu i co też nie jest fajne, bo mnie teraz... Na pewno też inaczej słychać. Ja chcę na pewno sprawdzić te nagranie przed tym, jak je wrzucę, tylko z tego powodu, że coś to się bluruje ostatnio, jak ktoś tam wypomniał, to serio sprawdziłem i tak... No rzeczywiście, coś nie gra. Dobranoc, dobranoc. Klucz, dziękuję. Ja poproszę raczej o treasure room. A nie o takie rzeczy. Na dole? Pod sklepem? Bardzo duże prawdopodobieństwo, że go tam nie będzie. Dobra, tobie też mówimy papatki. Czyli gdzie? Tam na dole? Gra mnie trochę oszukała. Ale nic już na to nie poradzę. O, jakie ładne przejście. Żeby się zabić, tak? Nie miałem nic, nie mogłem nic zrobić. Nie naładowało mi się nawet. Dobra, dużo kluczy mam. Ja mogę pootwierać też wszystkie specjalne pokoje. Bring, make me to wood. Dobra, to tak. Mamy 6 kluczy. Możemy sobie tutaj wejść na spokojnie. Głupie kolce, kto je tu posadził? Roar are picked up on the interior floor. Zamień mi to wszystko. Solharcik, super. Klucz, ładnie. W sumie to by było na tyle, co byśmy stąd chcieli. Do sklepu, no nie opłaca mi się wejść, chociaż... Może. Może. No, opłacało się. Będziemy mieli monetki na następne pięterko. Nie, ziomuś, nie spawnuj mi tu nic. Steam Sale, świetnie. Już wiem, że na następnym piętrze chcę wejść do sklepu, chyba że nie będzie następnego piętra. To bym był bardzo zły. Tak, zdecydowanie byłbym bardzo zły. Dark One. Ja ci pokażę Dark One'a, kurde. Masz tu, to jest Dark One. A nie jakiś podrabianiec jak ty. Widzisz, co tu się dzieje na tej mapie, ziomuś? Czy nie wiesz jeszcze? Jeszcze się nie skapłeś, że dostajesz obrażenie i to straszne. Dobranoc ci. Drops for pills. No, a mam inne wyjście. I'm excited. Amnezja. Sobie wyjdziemy na tym piętrze już. Full health. Tyle pilsy. Powiem szczerze, że... No nie bardzo narzekam. I'm error. Wysadzę cię. Monetki? No nie będę narzekał, bo i tak już byliśmy
po ostatniej walce, jaką chcieliśmy zrobić. Chyba wyrzuciłem tylko Begara na ziemię. Więc no. Darmowy itemek. Curse of the Labyrinth. No i w tym momencie tracimy bardzo duże. Mapping for this floor. Aha. Kiedy ja to chcę. Opuść. Opuść kolce. Dziękuję. I teraz tak. My jesteśmy tu. Czyli do góry nie idziemy. Idziemy w lewo. Sobie zmniejszę tą mapę troszkę, żeby nie była taka irytująca. Czemu wy jesteście złoci? Get the item room. Next floor. To nie jest aż takie fajne. Dobra, idziemy tu na dół, bo tam nie mamy po co iść. Przebijamy się tu na dół. Was zabijemy szybciutko. Dobra, nie musiałeś mi go pojawiać tutaj. Wcale mi to się nie podobało. Dobra, i teraz tak, tu na dół. Was zdejmiemy na cały zasięg, prawda? Dobra, umarli. Dawać mi monetki, takie rzeczy. Jest tam sklep jeszcze po drodze? Jest sklep po drodze i mamy Steam Sale'a, więc it's a shopping time. Czy ja was zdejmę, zanim wy do mnie dojdziecie? Tego bym nie zdjął. Tak, portal. Kolejny portal zniszczyć. Tu jest secret room, więc sobie otworzę. Dobra. Super, przynajmniej wiemy, że się nam w sklepie nie pojawi. A nam zdropi monetki. Skubaniec. Jezus Maria, co wy mi robicie? Pozbyć się pierw tych małych tam. Nie spawnuj ich. Ktoś ci pozwolił ich pojawiać. Monetek mnie pozbawiłeś, draniu ty. Dobranoc wam. Dobra, i na pewno przechodzimy sobie tutaj w dół. Tak, bo tu jest treasure room. Naładujmy sobie kulkę. I umarł. Dobra, spawn the tower. Otworzysz mi tam? Idealnie. Bomba za darmo, spoko. I when taking damage, chance to get plus 5 range and leave a trail of blood creep. To nie jest coś super. Chyba was coś. Strasznie małe tirsy mamy, ale jak... Co nasze maleństwo będzie robić? Nasz item aktywny. Ja się już boję, ale ja chcę jakiegoś tirzapa teraz. Poważnie. Bez tirzapa to ja tu nie widzę szans teraz na wygranie. Mimo iż mamy dipsa strasznego w tym momencie. To... Tirsy mamy strasznie słabe. Dobra, bez sensu ten treasure room drugi był. O tak, wszystko sobie umarło. No i puściło mi się. Dobra, trafiony. Wchodzimy. Wszystko na przecenie. To jest druga część przemiany w matkę chyba. Ja już miałem coś. Nie miałem. Ale i tak wezmę. Ciebie wezmę. Joker, super. Ciebie wezmę. Baterii nie chcę. Kamień z X-em. Wysadzamy. Ała. To ich boli. Lub raczej będzie boleć. Bo na ten moment jeszcze nic nie poczuli. Oj, umarło mu się. Dobra, tu wchodzimy. Tu wchodzimy. Just for when killing enemy. Nie, to mnie tak... Co za cudowny pokój. Liczę na kolejny jakiś dobry przedmiot. Wysadzam sobie to, bo nie będę się z tym bawił w przepychanie. Spawn blocker, czyli ten... Na razie mi niepotrzebne. Dobra, i teraz tak. Walka z bossem. Macie. Rzadziej strzelasz też. Pojedynczą bułeć strzelam. Teraz wracamy się do sklepu. Bierzemy baterię. Bo potrzebujemy na kolejną walkę.
Dziękuję. I na kolejnej walce znowu używam naszego pieniądza, tylko widzę, że on strasznie... On ma nasze tirsy chyba, przez co wolniej bije. To jest HP up. No biorę, no. Cześć, mamo. Powiem ci, mamusiu, że sobie zgrzeszyłaś. To nam ich zabiło. Czekajcie, mam jeszcze czas, mam jeszcze czas. Do bani. Dobra, Polaroid. I wchodzimy tu. Nie mamy przedmiotu naładowanego. Tears up, anti-gravity tears. Jak to zadziała z naszym? Boję się, że to nas może zabić wtedy. Dobra, dawaj to. To chyba na nas nie zadziała, nam zmniejszyło to. Tylko więc spoko. Mała Gerdi. Tutaj nam lata. Dawaj. Pocisk jeden. Jeden pocisk. Powinien wystarczyć, żeby się was pozbyć, prawda? Nie. Ale na pewno będę chciał wypuścić coś innego. No, umrzyjesz. Dobrze, że oni lecą po kolei, a nie się spawnują co chwilę. Pyk. Easy. Serduszko pierwsze. Teraz maska. Maski już nie ma. Ciebie też już nie ma, ziomek. Dobra, wszystko umarło. Drugiego sobie postawię. Oni już sami to wybiją. Bez kitu, oni już sami to wybijają. Zresztą coś nam spawnuje z serduszka, tylko nie wiem co. Bez kitu, nie mam zielonego pojęcia, co to nam spawnuje. Ale jedno jest pewne, no... To nam robi robotę. To nam robi normalnie grę. Ile my ich będziemy mogli postawić? To jest najlepsze pytanie. Oni po prostu umierają od samych tych... naszych robaczków tutaj. Nie mają nic do gadania, dosłownie. Co za chore podejście. Bez kitu, to jest chore podejście. Jezus, co tu się wyczynia? Mam nadzieję, że to się nie będzie blurować, ani nic w tym stylu. Co to jest? Ja nic nie muszę robić. To jest najlepsze w tym. Nic nie muszę robić. To jest moja własna armia. Sobie mogę tu stać i grzecznie pilnować, aż wszyscy umierają. Patrzcie. Nie są w stanie nic zrobić. Nawet mnie nie ranią. Co to miało być? Co to za chore podejście się nam zrobiło? Dobra. Gdzie jest jakiś solarcik jeszcze? Ja sobie go piknę, żeby mieć fulla. I lecimy dalej, no. Jezus Maria, co za chore podejście. To nie było normalne. One same wybiły to. Na boss rusha ten item jest idealny. O Jezus Maria. Bolało ich, oj bolało. Tak, podłem, to takie śmieciowe. Tylko, że problem dalej jest taki, którego nie rozwiązaliśmy, że mamy... Aha, już nie było czempionowego. Psy. Dobra. Problem jest jeden, że... No cóż, nie mamy kluczy. Na the chest. Znaczy kluczy, no. Klucza na mega szatana. Are you a wizard? Chyba na mnie nie działa, prawda? Przecięło ich po prostu. Tak ich przecięło. Dobra, dobranoc. Na hasza mógłbym też spróbować iść. Znaczy my na pewno chcemy. No chcemy go, no wiem, że my damy mu radę, tylko musielibyśmy mieć troszkę lepsze tirsy. Skit, troszkę lepsze. No z tymi tirsami to my naprawdę dużo nie zdziałamy. Redux Devil Deal Price. Dawaj. Nie ma co, no nie pogardzę takim przedmiotem, szczególnie, że mamy Jokera jeszcze w kapsie. Bateria na nic mi na ten moment.
Umieracie od tak. Cyk, cyk. W rogu kolejnym? Nie. Dobranoc. I walka z bossem, więc jest subcio. Odpalamy na walce z bossem od razu nasz przedmiot aktywny i on ma za zadanie zabić. Zabij! Zabij! Dosłownie zabił. Yes, mother. Ho, co tu się dzieje? Co za piękne podejście. Dawaj mnie to. Dwa aniołki, czy one... Czy ja oba mogę naraz zaliczyć? Proszę, powiedz, że tak. Czy ja mogę oba naraz? Jeszcze ty. Dwa klucze w jednym. Coś pięknego, halo, coś pięknego, Jezus Maria. Dobra, mega szatanie. To twój koniec dzisiaj. Mega szatanie, dzisiaj jest twój koniec. Czyli hasz po drodze. Po haszu mega szatan. Blue bebe, uhuhu. Będzie się działo. Curse of the Blind, no to na pewno nie chciałbym tutaj może dostać Devil Roomu żadnego. Na następnym piętrze już chyba nie mogę dostać. Nie jestem pewny teraz. Wszyscy umarli, dobra. Teleport to the random room. Nie chcę. Serduszka też nie chcę. Idziemy do góry. Myślę, że może to będzie tutaj. To jeszcze nie to. Dobra, puść to. Dobrze, dziękuję. Zabij i idziemy dalej do góry. Ja mogę na was trochę pograć, prawda? Żaden z was nie dał mi nic ciekawego? Bez sensu była zabawa z wami tutaj. Serce mi oddaj. Tego bym sobie zamienił, żeby familiary moje miały. Jeśli jakieś dostaniemy. Hidden to the floor map i undefinite... Nie chcę. Trochę śmiesznie, bo nam nic to nie dało. Liczyłem, że szybciej ich załatwimy. A tu Lipton. Ale mnie trafił skubany. Ale żech tego nie przewidział. O, skubańcu, czekaj, czy ja znowu dostaję tylko pół serduszka przez to? Próbujemy jeszcze raz. A ja już was wysadziłem. Nieważne. To nieważne w takim wypadku. Dawać serca. Mi się przydadzą bardziej niż wam. Nie zabiło cię? O ty, zły kolego, ty. Gdzie jesteś? Umrzesz. Dziękuję. U góry to nie jest sklep. Po co mi te monetki teraz? Naprawdę, one mi są na nic potrzebne. Ty masz normalne tirsy właśnie. To jest twój minus. Dobra, dawaj serce. I strasznie zły pokój. Zdążyliśmy na szczęście. Pyk go jednym takim małym tirsikiem. Pyk go jeszcze raz. No dawaj, dawaj. Mamy za małe tirsy. To jest naprawdę duży problem. Dobranoc. Do góry w takim wypadku idziemy. Dostało mi się. Zaczynamy tracić bardzo dużo zdrowia. I to jest pech. To jest duży problem dla nas. Dały mi 5 serduszek. Czy my chcemy iść z 5 serduszkami na hasza? Proszę powiedzieć mi, że dobrze widzę. Nie.
Tam jest kamień z X-em, ale my nie mamy się jak po niego dostać, prawda? Dobra, szukamy serduszek grzecznie. Co to miało być? Straciliśmy szansę już na pokój tutaj na Devil Rooma. To jest problemem. Tam było serduszko. Proszę mi je grzecznie oddać. O, zapomniałem o tym. W zupełnie złą stronę rzek poszedł. Co za bezsens. Co za... Poważnie. To było tutaj. To było tutaj, o tak co czekało. Is move in spiral. Bez różnicy z moimi tirsami. Dawaj to. To dobra, it leaves. Dzień dobry, it leaves. Pobawimy się, masz tutaj mojego kolegę. Aha. Idziemy. Tam jeszcze możemy coś ogarnąć sobie. Jak nie znajdę jak nie będzie baterii w sklepie, to jestem w życi. Tego nie przemyślałem. Ale Lipton. W sklepie musi być bateria. Więcej bomb, break rocks, screw entry room. Okej. Okay. Black Market poproszę. Tam to mogłem wziąć, tam było bomby. Ale lipa. Potrzebuję baterii. Nie ma baterii. To będzie w takim wypadku ciężka walka. O Jezu. To będzie złe. Tego nie przewidziałem. Poważnie. Nie przewidziało mi się, że przecież potrzebuję mieć naładowany item. Jeśli chcę cokolwiek tutaj ugrać. Żebym dostał głupie obrażenia teraz. Tu nie ma nic. Co ja mogę zrobić teraz? Monetki mogę jedynie wpłacić i liczyć, że nie umrę tam. Że nasz damage zrobi robotę. Stop. Devil Room. Nie mamy nic z Gapiego, prawda? Zabierać te ogniska ode mnie. Ciebie jedynie wezmę. Pora na trudną walkę w takim wypadku. To będzie trudna walka, dajcie mi chwilę. Muszę się aż przygotować na nią. I lecimy. Naładuj Tirsa i wchodź. To będzie trudna walka. To mi mam takie wrażenie, ale może się mylę, mam nadzieję, że się mylę. Mamy niby w niego miarę dobre obrażenia, ale co nam po tych obrażeniach tutaj, powiedzcie mi tak szczerze. Nie mamy naszego ziomeczka, który by nam zadawał gigantyczne obrażenia w niego. Więc to może... O Jezus Maria, jak przez pryzmat przejdzie, to aż takie dipsy zbierasz? Ksencio, unikaj wszystkiego tylko. Tylko co masz robić, to unikać jego ataków. I teraz przez pryzmat. Dobra. Skup się na unikach. Możesz go długo bić, ale musisz się skupić na unikach. No. Za pierwszym razem te obrażenia większe w niego wlazły.
Teraz to takie trochę śmieciowe wchodzi. Powinienem go wiecznie tym pryzmatem bić, no ale... Tego nie ogarnę na czas. Czy jak to się na mnie nakierowało? One w dół lecą i to dlatego. Proszę mi tak nie robić. Pół życia ci zjechałem już. Z tymi strasznie małymi obrażeniami. Dirsami, przepraszam. Proszę, nie dostań tu. Nie dostań. Nie dostań. Bądź bezpieczny. Przerwałeś? Dostałem raz. Wielku kamieniu z X-em. Żebyś zmarł. Żebyś zdechł. No nie. No nie. Jeszcze u góry coś jest, co we mnie bije. Umrę tu, prawda? No ty kupo, ty u góry, co jesteś najgorsza i w ogóle i... Dobra, przynajmniej zrobiliśmy na tym podejściu boss rusha. Zepsuliśmy to, że nie znaładowaliśmy tego przedmiotu. Niepotrzebnie go używaliśmy na Eidlifts. Nic, ale ja wam dziękuję za oglądanie. Ja już naprawdę już nie mam siły po prostu dzisiaj nic nagrywać. Dam wam ten odcinek. Fajna kompozycja była, no ale... Ale i tak nam się nie udało, przez to, że popełniliśmy ten błąd. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia wam, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. I przepraszam, że kolejny raz przegrane podejście, ale przynajmniej boss rusha zrobiliśmy. Na razie.